Dzień dobry, witam Was na spacerze z cyklu Gdańskie Miniatury. Jest to program organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej. W tym roku dofinansowuje spacery Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tematem tegorocznych spacerów są gdańskie uliczki. Wędrowaliśmy już po Zamczysku, wędrowaliśmy wzdłuż kanału Raduni, wędrowaliśmy również po świętych uliczkach głównego miasta Gdańska. A dzisiaj opowiemy sobie o ptasich, między innymi o ptasich uliczkach Dolnego Miasta. W roku 1650 wytyczono tutaj siatkę ulic. Te ulice przebiegały tak właśnie, jak przebiegają do dzisiaj, ale oprócz ulic trzeba było zaprojektować również kanały odwadniające, dlatego że teren Dolnego Miasta jest położony na żuławach, na depresji. To też trzeba było zastosować ten sam trik, co na przykład w Holandii, w Amsterdamie. I tutaj znajdowała się cała sieć kanałów. Takie główne kanały znajdowały się wzdłuż ulicy dzisiejszej Łąkowej, na samym środku. Tutaj na ulicy Jaskółczej również był kanał, aż do tam do Długich Ogrodów prawie. Również były kanały poprzeczne. Tu na ulicy Śluza był kanał w poprzek posadowiony, na ulicy Dolnej. My dzisiaj tam będziemy przechodzili. Dlaczego śluza? Bo na samym końcu znajdowała się śluza, przez którą zrzucano wody do Motławy, bądź też do Nowej Motławy, bądź też przez którą ona wpływała tutaj na teren tychże właśnie kanałów. Kanały przetrwały na Dolnym Mieście aż do połowy wieku XIX. Przypomnę, że w wieku XIX znakomitego burmistrza mieliśmy tutaj w Gdańsku, wielokrotnie o nim wspominałam, Leopolda von Wintera, za czasów którego budowano szkoły, wprowadzono komunikację tramwajową, oświetlano ulice, brukowano ulice, no i właśnie wprowadzono kanalizację, doprowadzono świeżą wodę. Projektantem tej właśnie kanalizacji i doprowadzenia wody był człowiek o nazwisku Edward Wibe. I kiedy założono tutaj na Dolnym Mieście, tak jak i w całym mieście, kanalizację, te kanały dotychczasowe zasypano, zamieniając je w takie kanały już podziemne. Główny kanał na Dolnym Mieście biegnie właśnie przez ulicę Łąkową i odprowadza ścieki, odprowadzał ścieki do przepompowni ścieków, która znajduje się na wyspie Ołowiance, i ona dalej przerzucała to na tak zwane sączki, czyli okolice dzisiejszego tam takie pola przed Westerplatte. Drugi kanał, kanał burzowy, był przeprowadzony wzdłuż bastionów i bezpośrednio zrzucał ścieki do te wody burzowe, deszczowe, do opływu Motławy, który otacza teren właśnie Gdańska. W XIX wieku Dolne Miasto stało się takim terenem przemysłowym. To była pierwsza przemysłowa dzielnica Gdańska, ale o tym dokładniej sobie powiemy już przy fabryce, dawnej fabryce karabinów. My natomiast stoimy koło dawnej łaźni miejskiej. Jeżeli byliście na tym spacerze na Osieku i na Zamczysku, to kończyliśmy nasz spacer właśnie przy łaźni miejskiej i mówiłam, że takich łaźni kilka powstało w Gdańsku. Pierwszą była właśnie tamta na Osieku, wybudowana w 1905 roku, związana ściśle ze stojącą obok szkołą dla chłopców. Tutaj było podobnie. Łaźnia powstała w 1908 roku. Vis-a-vis niej znajduje się dawna szkoła dla chłopców. Dom był przeznaczony na szatnie i kabiny natryskowe dla uczniów tejże właśnie szkoły. Oni się mieli możliwość przebierać w tej łaźni, kąpać, a na drugim piętrze mieli salę gimnastyczną. Pierwsze piętro natomiast było przewidziane dla mieszkańców, którzy tutaj niedaleko mieli swoje mieszkania, natomiast w mieszkaniach tych nie mieli łazienek. Na pierwszym piętrze była część przeznaczona dla panów, druga część przeznaczona dla pań. Oczywiście wejścia były osobne. Można było się kąpać albo pod natryskiem, albo w wannie. Kąpiel pod natryskiem kosztowała 10 fenigów, w wannie 30 fenigów. Dla porównania powiem, że 10 fenigów płacono za bilet z Dolnego Miasta do Targu Węglowego. Czyli przeliczając na dzisiejsze, no to w okolicach około 2-3 zł. Tak? Czyli nie była to wygórowana cena za taką kąpiel, a w cenie biletu było również mydło i ręcznik. Łaźnia funkcjonowała również po II wojnie światowej, ale była coraz mniej popularna, dlatego że łazienki były budowane już we wszystkich mieszkaniach, a oficjalnie od roku 1998 w tym budynku znajduje się Centrum
sztuki współczesnej Łaźnia, do którego bilety można wygrać, uczestnicząc właśnie w naszych spacerach i rozwiązując quizy. Także zachęcam Was do wysłania odpowiedzi. W styczniu będzie finał gdańskich miniatur i wtedy bilety zostaną przyznane. Jesteśmy w tej chwili na samym końcu, niektórzy mówią ulicy Łąkowej, ale nie Łąkowej, bo ten odcinek nosi nazwę Wróbla od skrzyżowania z ulicą Śluzy. A pierwotnie były to dwie ulice po dwóch stronach kanału. Z jednej strony była ulica Wróbla, z drugiej strony była ulica Kocia. Natomiast na samym końcu za moimi plecami znajduje się dawna zajezdnia tramwajowa. Ale zanim zajezdnia tramwajowa tutaj powstała, to najpierw powstał tutaj pod koniec wieku XVII dom zarazy. Dom zarazy, w którym przetrzymywano chorych na dżumę, a był to okres, kiedy właśnie w Gdańsku panowała olbrzymia epidemia dżumy. Dżuma, która wybuchła w 1709 roku, spowodowała, że z 50 tysięcy mieszkańców Gdańska przeżyło ją tylko 25 tysięcy, czyli połowa ludności Gdańska w czasie tej epidemii wymarła. Także ten dom zarazy był bardzo potrzebny, bo tam kwarantowano tych chorych, poddawano ich kwarantannie, tam ich leczono. Natomiast potem wybudowano tutaj w tym miejscu zajezdnie. Tramwaje w Gdańsku ruszyły w 1863 roku. Natomiast pierwszy tramwaj, jaki pojechał tutaj na Dolnym Mieście, to był rok 1885 i pierwszy tramwaj jeździł tutaj ulicą Łąkową, później skręcał w długie ogrody i później jechał ulicą Długą, Długim Targiem, aż do Targu Węglowego. Druga linia kolejowa, tramwajowa, która tutaj jeździła, prowadziła ulicą Toruńską, potem tramwaj przejeżdżał Mostem Toruńskim, potem przejeżdżał przez Wyspę Spichrzów, skręcał w Żabi Kruk, później w ulicę Słodowników, w ulicę Ogarną, no i później końcówka tej trasy to była przystań na Targu Rybnym. Oczywiście oprócz linii tramwajowych budowano również zajezdnie, no i taka zajezdnia pierwsza, jaka tutaj powstała, była to oczywiście zajezdnia tramwajów konnych, stajnia na 70 koni plus zabudowania na wozy te tramwajowe konne, a później, kiedy zelektryfikowano, powstała tutaj również warsztat do obsługi tych wozów elektrycznych. Tramwaje jeździły tutaj do roku 1999. Dzisiaj mamy tutaj parking. Co tutaj będzie w tym budynku, zobaczymy. Natomiast przy ostatnim remoncie przeprowadzonej rewitalizacji ulicy Łąkowej, ulicy Wróblej, przywrócono tutaj fragment toru, żeby przypomnieć, że tutaj tramwaj jeździł, no i macie tutaj tramwaj, którego użytkownikiem są opowiadacze historii Dolnego Miasta Gdańska. Na ich stronie wiele ciekawych rzeczy można się również dowiedzieć o Dolnym Mieście. Stoimy przed dawnym dworem Uphagenów. Słyszeliście gdzieś to nazwisko Uphagen? Jan Uphagen? Jest dom Jana Uphagena na ulicy Długiej numer 12, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, bogaty gdańszczanin, który właśnie to muzeum tworzył, ale tych Uphagenów było nieco więcej. I tutaj właśnie powstał dwór Uphagena, został zbudowany w roku 1800. Dwory Uphagena możemy znaleźć jeszcze we Wrzeszczu, tam gdzie kiedyś był pałac ślubów, ale również na gdańskiej tak zwanej Morenie, czyli na Pieckach. Natomiast ten dwór powstał w roku 1800. Teren Dolnego Miasta był dosyć bezpieczny ze względów obronnych. Tutaj nie dolatywały kule armatnie, które były wystrzeliwane na przykład z Biskupiej Górki czy z Grodziska. I ja nie sądzę, żeby Uphagenowie wybudowali tutaj swój dwór ze względów, że tutaj było dobre powietrze albo że było zdrowotnie, tylko właśnie ze względów bezpieczeństwa, bo zdrowotnie na pewno nie było tutaj dobrze, bo było tu bagno, żuławy i wiadomo, że wyziewy i tak dalej, także zdrowotnie nie było tu najlepiej. Ale powstał ten dwór. Ten dwór został sprzedany przez bratanicę, przez żonę bratanka Jana Uphagena w 1852 roku.
człowiekowi, który nazywał się Johann Kuhn, i on przekazał ten dwór takiemu stowarzyszeniu panien i pań, które za punkt honoru postawiło sobie budowę szpitala, ponieważ był to okres, kiedy szalała epidemia cholery. Na czele tego związku pań i panien stała Maria Hohenzollern, spokrewniona z rodziną królewską pruską. Ona była również właścicielką Pałacu Opatów w Oliwie. No i taki szpital powstał właśnie w tym dawnym dworze Upchagenów. 24 łóżka, jeden lekarz, 3 pielęgniarki, do tego 5 sióstr Boromeuszek, które tutaj przyjechały specjalnie, żeby zajmować się chorymi. Później ten zespół szpitalny został rozbudowany. Jaką pierwszą dobudowano tą część środkową tego całego kompleksu, który tutaj widzicie. Powstała sala zabiegowa, natomiast później rozbudowano go jeszcze bardziej, dobudowując tą część trzecią, największą. Powstał szpital, gdzie na parterze znajdowały się sale pierwszej i drugiej klasy. Pierwsza klasa, czyli sale jednoosobowe, druga klasa, czyli sale czteroosobowe. Oczywiście pacjenci musieli uiszczać dodatkowe opłaty, żeby w ogóle z nich skorzystać. Na pierwszym piętrze znajdowała się sala operacyjna, która była takim sercem tego szpitala. Natomiast na górze znajdowały się sale niższej już kategorii. Tam były sale wieloosobowe. Cały zespół szpitala wyglądał, moi drodzy, w okresie swojej świetności. Zaraz wam pokażę jak. Gdzieś ja go miałam. O, stój. Tak, popatrzcie. Jak ładnie. Ładniej niż teraz. Oczywiście, że ładniej. Z tyłu były alejki spacerowe, była grota Matki Bożej z Lourdes, gdzie można się było pomodlić. Także pacjenci mieli tutaj możliwość odpoczynku, mieli możliwość rehabilitacji. Później Akademia Medyczna przejęła te zabudowania. No i tutaj znajdowały się oddziały urologiczne, tutaj znajdował się oddział chirurgiczny. I takim najbardziej znanym człowiekiem, który tutaj pracował, był profesor chirurgii Zdzisław Kitturakis, którego nazwiskiem, imieniem nazwano tą uliczkę, na której my właśnie stoimy. Był on pierwszym człowiekiem w Polsce, który w 1963 roku wszczepił sztuczny rozrusznik serca. No a w Gdańsku taka powiastka o nim wędrowała, że tak ci przyłożę, że cię nawet profesor Kitturakis nie poskłada. Także tak sobie dowcipnie niektórzy gdańszczanie mówili. Stoimy w tej chwili przed kościołem, który jest kościołem parafialnym Dolnego Miasta, ale również między innymi Olszynki. Kaplica pierwsza tych sióstr Boromeuszek była oczywiście w dworku Upchagena i one tam się początkowo modliły, ale potem przybywało pacjentów, wobec tego istniała konieczność powiększenia tej kaplicy. Kaplica i zespół szpitalny był oczywiście katolicki, z tym, że przyjmowano również ludzi innego wyznania. Tutaj aż tak ściśle nie przestrzegano tego właśnie, że takie wyznanie to przyjmą, a jak takie to nie przyjmą. To, że powstał kościół tutaj na Dolnym Mieście przy ulicy wtedy Wierzbowej, zawdzięczamy kobiecie, którą nazywano aniołem Dolnego Miasta, czyli Felicita Titz. Była ona urodzoną protestantką, ale potem przeszła na katolicyzm. Ona za cel swojego życia postawiła wybudowanie tutaj kościoła i jego wyposażenie. Jeździła po dworach, po pałacach całej Europy, zbierała fundusze, prosiła, robiła składki. No i w ten sposób udało się tutaj wybudować właśnie najpierw mniejszy kościół połączony ze szpitalem, także pacjenci mogli nawet nie wychodząc z łóżek uczestniczyć w nabożeństwach. No i ten pierwszy kościół powstał w latach 1856-57. On był ustawiony w kierunku północ-południe. Natomiast Felicita Titz ufundowała również do tego kościoła monstrancję, którą kupiła za biżuterię, jaką udało jej się zebrać podczas tych różnych kwest. A potem słuch o Felicicie Titz zaginął. Podobno miała jechać do Ameryki, nie wiadomo co się z nią stało. Jak niektórzy twierdzą, była aniołem, który stąpił na Dolne Miasto i po wykonaniu zadania Bóg ją zabrał, żeby sobie skrzydeł nie pobrudziła. Tak kiedyś ktoś to ładnie powiedział.
Ręka do góry. Kto uważa, że dzisiaj jest straszna pogoda? Wrzucamy! Słuchajcie, mówiłam wam, że w XIX wieku tutaj zaczęły powstawać zakłady produkcyjne i tutaj na przykład w tym miejscu od 1805 roku była rafineria cukru, czyli była cukrownia po prostu, a później powstała tutaj fabryka karabinów. Fabryka karabinów, która została tutaj przeniesiona z Osieka i z Oliwy. Wiek XIX to wiek pary. Wynaleziono maszynę parową i już nie trzeba było wody do napędu maszyn, do napędu urządzeń, bo do tej pory w Gdańsku siłą napędową był na przykład kanał Raduni albo w Oliwie potok Oliwski, a tutaj można było zastosować maszynę parową. No i tutaj pierwsza maszyna parowa, jaka pojawiła się w fabryce karabinów, to sile 16 koni mechanicznych. Dzisiaj wydaje nam się to śmieszna moc, no ale wtedy właśnie tak było. Od 1853 roku fabryka karabinów stała się królewską fabryką broni. No i zajmowała dosyć duży obszar, bo zarówno tam, gdzie mamy to LPP, aż do kościoła i aż do bastionów, czyli bardzo duży teren. Z nazwami ulic na Dolnym Mieście było tak, że kiedy one były to przecięte kanałami, tutaj gdzie my stoimy w tym miejscu, był kiedyś kanał odwadniający, dopiero potem go zasypano w XIX wieku, to było tak, że strona po jednej, ulica po jednej stronie kanału nosiła inną nazwę niż po drugiej stronie kanału. I wzdłuż ulicy Łąkowej tych nazw było bardzo dużo, bo były to Lipowa, Łabędzia, Gęsia, Trzcinowa, Wierzbowa i cała masa innych nazw. Od 1812 roku całą tą ulicę nazwano Wierzbową, natomiast pomyłka nastąpiła po II wojnie światowej. Tutaj oprócz ulicy Wierzbowej na Dolnym Mieście była również mała uliczka o nazwie Łąkowa. Ulica Wierzbowa to po niemiecku, moi drodzy, Weidengasse, a Łąkowa Wiesengasse. I po II wojnie światowej komuś się pomyliły tabliczki i w ten sposób dawna ulica Wierzbowa została ulicą Łąkową. W 1927 roku przy ulicy dzisiejszej Łąkowej powstał ten bardzo ciekawy budynek, ten, który widzicie, taki półokrągły. Był to budynek zbudowany w 1927 roku przez architekta Adolfa Bielefelda i jest to taki jeden z nielicznych przykładów modernizmu w Gdańsku. Modernizm zazwyczaj kojarzy nam się z Gdynią, tam mamy całą masę tego przykładu budynków modernistycznych. I produkowano tutaj papierosy, produkowano tutaj cygara, przywożono liście tytoniu, sortowano je, cięto, pakowano, wkładano, mielono, wkładano w te takie gilzy papierosowe, pakowano w pudełka i to wszystko działo się tutaj właśnie w tym budynku. Natomiast od lat 90. funkcjonuje tutaj firma o nazwie LPP. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter nazwisk ich założycieli, a więc Lubianiec, Piechocki i Partnerzy. I na pewno znane są wam takie firmy odzieżowe, w sklepie pewnie trafiacie na Reserved albo Krop. To właśnie wszystkim tym zarządza LPP. Również powstawały tutaj koszary. I takie koszary, które do dzisiejszego dnia przetrwały, to oczywiście żółte koszary i czerwone koszary. Były to koszary budowane dla wojsk pruskich. Przypomnę, że Gdańsk w XIX wieku znajdował się pod zaborem pruskim. Prusacy utworzyli z Gdańska miasto prowincjonalne, garnizonowe. Tutaj była cała masa wojska. No i koszary znajdujemy w bardzo wielu punktach w Gdańsku. Gdyby była ładniejsza pogoda, to przyjdziecie jeszcze na spacer? Tak! Jak będzie ładna pogoda, to no to co, jaki ten spacer był tak naprawdę? Ciekawe, czy taki sobie? Znaczy, bardzo dużo się z niego nauczyłem i myślę, że to było lepsze niż historia w szkole.